Witam serdecznie. Cieszę się, że po raz kolejny mogę stać, że pastor ma do mnie zaufanie, zaprasza. Cieszę się, że mogę dzielić się tym, co mam w swoim sercu. Drodzy, zanim przejdę do Bożego Słowa, chciałbym po pierwsze przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru Filadelfia w Bielsku-Białej, ale też od nowego pastora, którego mamy od 3 tygodni. Pewnie wiecie, że brat Mirosław Kulec jest, czy został powołany na pierwszego pastora. Mamy wiele nowej energii, wiele wizji, pomysłów. Praktycznie codziennie się spotykamy i snujemy plany odnośnie przyszłości naszego zboru. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy była modlitwa o prześladowanych chrześcijan. Wiecie, przypomniałem sobie wczorajszą rozmowę. Wczoraj byłem w górach, jednym z braci z Białorusi. Mamy taką rodzinę u nas w zborze, którzy kilka ładnych miesięcy temu przybyli do Polski, wybrali sobie Bielsko, pojawili się w naszym zborze, ponieważ są ludźmi wierzącymi. I wiecie, taka refleksja. Modlimy się o Indie, o Chiny, o różne miejsca na świecie i kiedy modlimy się, myślimy, że to jest tak bardzo daleko. Ale kiedy usłyszałem historię mojego brata, wiecie, moje serce się zasmuciło, bo za naszą granicą dzieją się rzeczy złe. Jego żona pracowała w urzędzie jako taki referent jakichś tam spraw i przyszedł nakaz odgórny, że wszyscy wierzący ludzie mają być zwolnieni. I po prostu została wyrzucona z pracy. Niezależnie od tego, w Mińsku, w jednym ze zborów, czy jeden ze zborów, pastor głosił Ewangelię i podczas zwiastowania gdzieś tam wtrącił kilka niewłaściwych zdań na temat sytuacji politycznej. I wyobraźcie sobie, że zabrali im budynek. Rozwiązali zbór, zabrali budynek. W tej chwili zgromadzają się gdzieś po lasach, gdzieś w jakichś miejscach takich otwartych. Dzieją się rzeczy złe u naszych sąsiadów. Nie wiadomo, do czego to doprowadzi, ale też zachęcam was, pamiętajcie, to są bratnie dusze, bo to są Słowianie. Zresztą ten brat, chociaż nie umie po polsku, ale gdzieś tu się wychował w tej strefie polskiej. Fajnie sobie rozmawialiśmy całe popołudnie, trochę po rosyjsku, trochę po ukraińsku, trochę po polsku. I tak zasmuciłem się. Pamiętajmy w modlitwach o tych ludziach. Oni uciekają z kraju. Kto może, kto żyw, ucieka w tej chwili, bo tam nie ma miejsca do normalnego funkcjonowania dla chrześcijan. A tak blisko. Drodzy, przejdźmy do Bożego Słowa. Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami słowem, które przenika moje serce od kilku dni. A jest to słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, 4:18. Proszę, otwórzcie swoje Biblię i przeczytajmy ten fragment. Pan Jezus powiedział tak, czy przeczytał tak. Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym ogłosił rok miłosierdzia Pana. Bardzo ciekawy fragment Bożego Słowa. Zazwyczaj go omijałem z uwagi na to, że odczytywałem to jako pewną formę proklamacji Jezusa Chrystusa, tego, z czym przyszedł. Ale może zacznijmy od kontekstu. Jezus, bo to wydarzenie miało miejsce w synagodze w Nazarecie. Jezus przyszedł w sobotni poranek na społeczność, tak jak my dzisiaj przyszliśmy tutaj. W mieście Nazaret, położone w północnej części Izraela, 25 kilometrów od jeziora Tyberiackiego, więc bardzo blisko, to tak jakby z Bielska do Pszczyny, 9 kilometrów na zachód od góry Tabor. Mieliśmy z żoną przywilej być tam w tym miejscu i rzeczywiście z Nazaretu, to jest taka góra skalista, tam raczej nic nie rośnie, można zobaczyć tą piękną dolinę zieloną, urodzajną i również górę Tabor gdzieś tam w tle. Jezus wychował się, jak pewnie pamiętacie, w Nazarecie. Spędził tam również młodość. Wiecie, w tamtych czasach chłopcy musieli się uczyć, a więc przychodzili do synagogi, miał kolegów,
uczył się pisać, czytać na fundamencie Bożego Słowa. Kiedy może już dorastał, tak jak dzisiaj Magda wyszła tutaj na samym początku na nabożeństwie, rozwinął księgę i przeczytał. Czytał zapewne często, ale tego dnia również wyszedł, aby przeczytać fragment Bożego Słowa. Jezus w tym fragmencie odkrywa swoją misję. Zaczął wtedy do nich mówić. Przeczytał i mówi: dziś wypełniło się słowo w uszach waszych. Niesamowicie. Taki komentarz do tego fragmentu. I wiecie, to poruszyło całe zgromadzenie. Pewnie tam nie było zbyt wielu ludzi. Może było tyle, co tutaj u nas. Może było trochę więcej, ale ci ludzie poruszyli się. I zaczęli mówić: jak to? Czy to nie jest syn Józefa? I w domyśle możemy odczuwać, że coś jest nie tak. Co on to mówi? Jakieś głupoty wygaduje. Gdzie o nim mowa? Drodzy, ich serca nie były przygotowane, to wyraźnie widać, na przyjście Mesjasza. Oni spodziewali się zupełnie kogoś innego. To nie mógł być ktoś taki zwyczajny jak Jezus, który żył pośród nich. I drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się, ponieważ Pan Jezus wypowiedział coś bardzo ważnego. Ten fragment określa cztery grupy, cztery kategorie osób, do których przyszedł Jezus Chrystus. Przyjrzyjmy się bliżej tym poszczególnym kategoriom. Po pierwsze, Pan Jezus powiedział: Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Ubodzy. Często rozumiemy jako ludzi życiowo nieporadnych, biednych, głodnych, bezdomnych. Tak rozumujemy słowo ubodzy. Ale zadałem sobie pytanie, czy Jezus to właśnie miał na myśli? Co kryje się pod tym słowem ubogi? Do kogo tak naprawdę przyszedł? W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 3 werset czytamy: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. I myślę, że ten fragment jakby rozwija tą myśl. Ubodzy w duchu, osoby, które czują wewnętrzną pustkę. Myślę, że każdy z nas choćby przez chwilę taką pustkę przeżywał. Taką tęsknotę za czymś głębszym w swoim życiu. Często przed nawróceniem odkrywamy pułapkę materializmu. Materializm nie zaspokaja wewnętrznych potrzeb człowieka. Nowy telefon, o, możemy się cieszyć, tydzień, dwa, miesiąc, nowy samochód, nowy dom, nowa jakaś funkcja w firmie, jakieś wyzwania, biznes, który się rozwija, wszystko jest piękne na chwilę. Rozradowuje nasze serce, ale po chwili staje się czymś normalnym i znów ten wewnętrzny głos pustki krzyczy w nas. Drodzy, każdy człowiek ma taki moment w swoim życiu i myślę, że to jest ten głos, który tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy go słyszeć, bo on jest w życiu każdego człowieka. W każdym z nas, w każdym sercu człowieka jest takie miejsce, które jest przeznaczone dla Boga. I dopóki jest puste, to jest ten krzyk. A kiedy człowiek się nawraca, kiedy Jezus zamieszkuje w sercu człowieka, wtedy ta pustka zostaje wypełniona. I drodzy, Pan Jezus gani tą pustkę. To duchowe, czy brak duchowego ubóstwa. I o tym możemy czytać chociażby w objawieniu Jana, 3 rozdział, 17 werset. Powiada: ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Drodzy, to jest właśnie to, że człowiek jest w pewien sposób oszukany. Dał się zwieść, bo tak można by to w języku potocznym powiedzieć. Mówi: mam wszystko, jestem bogaty. Ja myślę, że wokół nas spotykamy takich ludzi, którzy w swoim przekonaniu
wiodą dobry żywot, mają wszystko, co potrzebują, jeśli chodzi o sferę materialną, o swoje ciało, jeżdżą do najlepszych restauracji, jeżdżą na najpiękniejsze wakacje, do jakichś luksusowych miejsc, jeżdżą wspaniałymi samochodami, jedzą wspaniałe potrawy na pięknych zastawach, to wszystko jest. I można ulec pewnemu złudzeniu. Jestem szczęściarzem, mam wszystko, nic więcej nie potrzebuję. Ale Pan Jezus mówi, jesteś godzien pożałowania, ponieważ jesteś ślepy, jesteś nędzarz, jesteś biedak, jesteś goły. I zapewne tu nie chodzi o sprawy materialne, tu chodzi o sprawy duchowe. Materializm może zasłonić oczy naszego serca. Możemy się tak pogubić, że Chrystus, nawrócenie, zbawienie jest niezrozumiałe. Człowiek przestaje rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ubodzy w duchu, o których Jezus mówi, rozpaczliwie szukają prawdziwego sensu życia. A tym prawdziwym sensem życia jest On, jest Jezus Chrystus. Dlatego Jezus powiada, że do takich przyszedł. Do takich właśnie przyszedł, którzy mają pustkę, która w nich krzyczy i są otwarci, aby została napełniona. Po drugie, posłał mnie, abym ogłosił więźniom uwolnienie. Druga kategoria osób to więźniowie. Jezus nie wyzwolił ani jednego skazańca więźnia. Przejrzałem Biblię wielokrotnie w swoim życiu i nigdy nikogo nie wyprowadził. To prawda, że Duch Święty potem w Dziejach Apostolskich rozwiązał kajdany, pootwierał drzwi, ale sam Jezus nigdy nie wszedł do więzienia i powiedział, ty człowieku, pójdziesz za mną. Nie ma czegoś takiego, a więc musimy sobie również postawić pytanie, o co tutaj chodzi. Chodzi o duchowe więzienie. Obrazuje osobę zniewoloną grzechem. Często na ewangelizacjach w ten sposób obrazujemy tą myśl. To są grzechy, to są pewne przywary, to są nałogi, którymi człowiek zostaje związany, zostaje osaczony. Często przypomina to klatkę, w której człowiek zostaje zamknięty. Myślę, że każdy z nas miał kontakt z narkomanem czy z alkoholikiem. Dla normalnego człowieka jego postępowanie, jego sposób myślenia jest niezrozumiały. Bo właściwie celem jego życia jest zdobyć kolejną działkę. Nic więcej się nie liczy. Wszystko przestaje być ważne. To jest najważniejsze i gotów jest zrobić wszystko, aby taką działkę zdobyć. Jest to pewna forma uwięzienia, zniewolenia. I drodzy, często patrzymy na świat w ten sposób, że tam to jest. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian, 7 rozdział, 19 werset powiedział, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A więc ten proces, czy ta zdolność do zniewolenia nie znika wraz z narodzeniem na nowo. Kiedyś tak myślałem, że jak się narodzę na nowo, to wszystkie moje problemy znikną, ale tak nie jest. I potwierdzeniem jest życie Pawła, apostoła Pawła. On również miał świadomość, że takie prawo funkcjonuje w nim. I możemy jako chrześcijanie wpaść w pułapkę, zostać zniewoleni, zamknięci w klatce grzechu, klatce zniewolenia. Ale dobra wiadomość tym wszystkim jest taka, że Pan Jezus powiedział, do takich przyszedłem. Do tych zniewolonych przyszedł Jezus. Do nich właśnie przyszedł. To jest piękna, to jest dobra wiadomość. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Pan Jezus powiedział, abym ogłosił niewidomym przejrzenie. To jest trzecia rzecz, czy trzecia grupa ludzi, do których przyszedł. Ślepi, niewidomi. Trzecia kategoria. Mamy w Ewangelii opisy, jak Jezus uzdrawia niewidomych. Jest ich kilka. Ale znów zadałem sobie pytanie, czy o to chodziło. Czy to była zapowiedź właśnie tego, że uzdrowi kilku, kilkunastu, może kilkuset, może kilka tysięcy osób,
podczas jego ziemskiej pielgrzymki przejrzało. W objawieniu Jana, będę cytował ten sam fragment, czytamy: ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy. I tu jest klucz do zrozumienia, myślę, tego, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Człowiek może żyć, może mieć zdrowe oczy. Zresztą faryzeusze rozmawiali i Pan Jezus im powiedział, ponieważ mówicie, że widzicie, a widzieli go, patrzyli na niego, to mówi, pozostajecie ślepi. Ponieważ widzicie, ale tak naprawdę nie widzicie. Widzicie fizycznie, ale nie macie tego duchowego wejrzenia. I o to najprawdopodobniej chodziło Panu Jezusowi. On przyszedł właśnie do takich ludzi. Nie wiesz, żeś pożałowania godzien, ślepy. Duchowa ślepota to choroba, z którą rodzi się każdy człowiek. Nie wiem jak wy, ale obserwowałem u siebie i u moich bliskich, że wszyscy mieli tą samą chorobę. Ślepota duchowa. Tak to sobie roboczo nazwałem. Bardzo dobrze widziałem rzeczywistość fizyczną, ale tej duchowej nie widziałem. Byłem ślepy. I przyszedł dzień, kiedy Bóg wkroczył do mojego życia i uzdrowił moje oczy, moje duchowe oczy. I zacząłem go widzieć. Zacząłem go oglądać. Zacząłem go podziwiać. Zacząłem się nim cieszyć. Niesamowita sprawa. Umiłowanie świata i rzeczy, które są na nim, zamykają drogę do właściwego widzenia rzeczywistości. I wielu chrześcijan choruje na duchową ślepotę, ponieważ bardziej są zainteresowani tym, co fizyczne, co materialne, to, co dotyczy naszego ciała, niż tym, co jest duchowe. Ja nie chcę powiedzieć, że materialne sprawy są nieważne. Ogłośmy ascetyzm, sprzedajmy wszystko, pieniądze rozdajmy biednym i będzie dobrze. Nie, Bóg nas powołał do normalnego życia, ale Duch Święty nas prowadzi do pewnej równowagi. I żeby mieć tą równowagę w swoim życiu jako chrześcijanin, muszę mieć zdrowe duchowe oczy. Muszę widzieć zarówno ten świat materialny, w którym żyję, ale muszę też postrzegać, rozumieć, widzieć, pozwolić, aby Duch Święty mi pokazywał, objawiał tą rzeczywistość duchową, której również jestem uczestnikiem. Jesteś uczestnikiem. Dlatego tak ważne jest, żeby te rzeczy zbalansować. Każdy człowiek potrzebuje Bożego dotknięcia, aby mógł oglądać duchową rzeczywistość. I to się dzieje w momencie narodzenia na nowo. Myślę, że kiedy wrócicie pamięcią do tamtego momentu, powiecie, a tak, wiem o co chodzi. Przedtem nie widziałem. Kurtyna, zasłona. W ogóle zastanawiałem się, czy Bóg istnieje. Tak było w moim życiu. A kiedy Duch Święty wkroczył, tak jak przed chwileczką powiedziałem, zacząłem widzieć żywego, świętego Boga. I Pan Jezus powiada, przyszedłem ogłosić im przejrzenie. A więc, drodzy, kolejna dobra wiadomość płynąca z tego fragmentu Bożego Słowa, że Bóg przyszedł do tych, którzy nie widzą, którzy są duchowo ślepi. Jest ratunek, jest wyjście. Bo co innego, wiecie, jak jest sytuacja, kiedy nie ma wyjścia. Przychodzisz do lekarza i lekarz mówi, proszę pana, na to nie ma żadnego lekarstwa, nie da się tego zoperować, musi pan to zaakceptować i z tym żyć. Wyobrażacie sobie? Nie, Duch Święty przychodzi, abyśmy mieli przejrzenie. I wreszcie czwarte, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To jest czwarta kategoria, ludzie uciśnieni. Uciśnienie pochodzi od słowa ucisk, czyli coś się przygniata, tak? Ucisk możemy podzielić na zewnętrzny i na wewnętrzny. Izraelici w czasie II wojny światowej mieli ucisk. To był najbardziej ugnębiony naród przez faszystów. Upokorzony, zabijany. Byli przeniknięci lękiem,
jeśli żyli na przykład na terenach okupowanych. Można by tutaj mnożyć różne sytuacje. Uciśnienie, czy uciśnieni to osoby, które cierpią z powodu zła. Nie zasłużyli na to, ale cierpią. I wielu Izraelitów tylko dlatego, że urodzili się w takiej rodzinie, a nie innej, jakby się urodzili w niemieckiej rodzinie, byliby w zupełnie innym położeniu. Ale urodzili się w rodzinie izraelskiej. I to ich skazało na cierpienie, na ucisk, na śmierć nawet w wielu przypadkach. Ten ucisk może być z powodu grzechu, grzechu innych ludzi. Na przykład jest mała dziewczynka i ojciec postanawia zmienić sobie życie, zostawia swoją rodzinę, zostawia swoją kochaną córeczkę, ponieważ poznał jakąś atrakcyjną kobietę. U wielu takich dzieci, które zostały porzucone przez swoich ojców czy mamy, pozostaje cierpienie do końca życia. W mniejszym lub większym stopniu. Jako duszpasterz spotykam się z takimi sytuacjami. I gdzieś ten wewnętrzny ból jest, którego trudno w jakikolwiek sposób złagodzić. Już osoby dorosłe, mające swoje dzieci, ale gdzieś wewnątrz jest ten ból odrzucenia, braku miłości. I drodzy, czytaliśmy przed chwileczką i to jest kolejna dobra wiadomość. Pan Jezus powiedział, że do takich przyszedł, do uciśnionych, do tych, którzy właśnie cierpią wewnątrz, nie z własnej winy. Mówi, do takich też przyszedłem. Duch Pana nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana. Drodzy, tak jak na początku powiedziałem, gdzieś przez pewien etap swojego życia traktowałem to jako pewną formę proklamacji, że Jezus przyjdzie i będzie przez 35 lat żył i przez te 3,5 roku te rzeczy będą się działy. Ale przyjrzałem się temu fragmentowi bliżej i dzisiaj jestem przekonany, że Jezus zapowiada tu coś o wiele głębszego. Zapowiada, że będzie to czynił, aż powróci, aż przyjdzie. To nie było na kilka lat, ale to jest Jego sposób działania. To jest Jego plan działania dla człowieka. Nasza religijność często nie pozwala na to, abyśmy się przyznali do słabości. Ja w więzieniu. Dlatego uważamy, czy odpychamy to i mówimy, że to jest dla niewierzących, to jest dobre na ewangelizację. Ale jest to błędne myślenie. Bo uważam, że i obserwuję i takie wnioski wyciągam, że im większe poświęcenie u chrześcijanina, ta większa świętość w jego życiu, tym jest większa zależność od Chrystusa. To jest wprost proporcjonalne. To idzie w parze. Im mniej świętości, tym mniej potrzebujemy Boga. Radzimy sobie jakoś. Im bardziej zbliżamy się do Boga, to ta świętość między innymi na tym polega, że uzależniamy się od Chrystusa coraz bardziej, w coraz większym obszarze, w coraz większej przestrzeni naszego życia. Dlatego myślę też, Pan Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza. Zdrowi nie potrzebują. Lecz ci, co się źle mają, ci potrzebują lekarza. I kiedy udajemy się po pomoc do lekarza, kiedy się udajemy? Kiedy nam coś dolega? Stwierdzamy w sobie, że coś działa nie tak. Może arytmia serca, może wysokie ciśnienie, może jakieś zaburzenia trawienne, może zawroty głowy, różne rzeczy mogą się dziać.
Może coś zaczyna się dziać na skórze, zaczyna to nas niepokoić. I myślimy sobie, pójdę do fachowca, niech się przyjrzy temu, niech zbada, niech zdiagnozuje, niech postawi jakąś rozsądną diagnozę, co można z tym zrobić. I drodzy, jako chrześcijanie, przeżywamy wypalenie. Ja przynajmniej kilka razy w życiu coś takiego przeżyłem. Dopada nas pustka. Od czasu do czasu przynajmniej. Beznadzieja. Osaczenie grzechem. Czasami chrześcijanin gdzieś wpakuje się w niewłaściwe rzeczy i po pewnym czasie uświadamia sobie, że jest w klatce, że nie ma wyjścia. Mówię to z doświadczenia, z własnych doświadczeń, ale też jako duszpasterz. Doświadczamy uciśnienia, bo ktoś nawet w kościele, ktoś bliski, ktoś z rodziny, ktoś w zborze może zrobić coś, co spowoduje cierpienie w twoim czy w moim życiu. Ale drodzy, chciałbym bardzo tak jednoznacznie podkreślić, że to są symptomy, tak jak w chorobie jest ból, czy jakieś zaczerwienienie, czy cokolwiek, to tutaj również na to chciałbym dzisiaj spojrzeć jako na symptomy, że potrzebujemy lekarza. To jest taki sygnał, który mówi nam, zwróć się do Jezusa, zbliż się do Jezusa, bo On ma rozwiązanie dla ciebie. Wiecie, chciałbym, żeby tak mocno wybrzmiało w waszych sercach, w waszych umysłach to słowo, że Jezus przyszedł właśnie do takich, do tych czterech kategorii ludzi. I tutaj nie jest w nawiasie czy z gwiazdką napisane oprócz chrześcijan. Bo ci, którzy się narodzili na nowo, już ich to nie dotyczy. Dotyczy każdego z nas. Ty i ja możemy znaleźć się w zaułku w swoim życiu. I możemy to potraktować jako porażkę. Możemy się zamknąć, możemy się obrazić na Pana Boga i szukać własnych rozwiązań. Ale możemy to potraktować tak, jak traktuje się chorobę. Boże, coś jest nie tak w moim życiu. Potrzebuję Ciebie. Ty jesteś moim lekarzem. Ty sprawiasz, że ja się podnoszę, że się buduję, że się przemieniam, że staję się nowym, innym, lepszym. I drodzy, jeśli utożsamiasz się z którąś z tych czterech grup, czujesz się wypalony, masz duchową pustkę w swoim życiu. Może wstałeś rano i zastanawiałeś się, czy może jeszcze raz obejrzeć mecz wczorajszy, no ale żona już się ubiera, to pójdę na nabożeństwo. Pójdę. Posiedzę godzina, dwie, nie problem. Jest to symptom wypalenia, symptom duchowej pustki. Gdzieś coś się wydarzyło. I Bóg, Jego łaska, Jego miłość, Jego słowo, Jego obietnice przestały nas interesować. Jest beznadzieja w sercu. Coś się wydarzyło. I już przestałeś ufać, że Bóg troszczy się o ciebie, że cię kocha, że jesteś drogocenny czy drogocenna w Jego oczach. Drodzy, takie rzeczy przychodzą. Czujesz się osaczony przez grzech, czy osaczona. O, gdyby pastor wiedział. Taka głęboka tajemnica. Jakieś nałogi może. A może cierpisz, może ktoś cię zranił, głęboko zranił i w cichości cierpisz, jest ci coraz trudniej. Chcę ci dziś głośno powiedzieć, bardzo głośno to powiedzieć. Jezus Chrystus przyszedł do ciebie. Właśnie 2000 lat temu przyszedł na tą chwilę i wyciąga ręce ku tobie. I te rzeczy, które się dzieją w twoim życiu, nie muszą cię zniszczyć. Wręcz przeciwnie, one mogą spowodować, że się podniesiesz, że się umocnisz, że zbliżysz się do Chrystusa. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to potraktujemy. Ale te słowa, które czytałem na początku z Ewangelii Łukasza,
zachęcają mnie. I będę zachęcał jako duszpasterz innych, aby kierować swoje kroki do Jezusa. Kiedy przeżywamy doświadczenia, to przyjmujemy taki stand-by. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak? Najpierw się chwilę pomodlimy, nic się nie dzieje, więc no, przyjrzymy się. Ale to nie jest właściwe podejście. Właśnie wtedy potrzebujemy najbardziej Boga. Potrzebujemy rzucić się w Jego ramiona. Potrzebujemy przytulić się do Niego. Potrzebujemy otworzyć nasze serca, aby On wkroczył tam. I aby nas przemienił. I na koniec, myślę, wypowiedź istotna z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Duch Pana nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił rok miłosierdzia Pana. Co kryje się za tymi słowami? Rok miłosierdzia. Jeśli te słowa należy potraktować dosłownie, to nie wygląda dobrze. To oznacza, że od wypowiedzenia czy od przeczytania tego fragmentu przez Pana Jezusa w ciągu roku wszystko się skończyło. Ale z innych fragmentów Bożego Słowa możemy wyciągnąć taki właściwy wniosek, że ten rok miłosierdzia Pana ciągle trwa. Wiesz o tym? Bóg dalej czeka na człowieka. Zarówno tego, który go jeszcze nie zna, jak i na nas, dzieci Boże, które gdzieś się pogubiły, które gdzieś są w zawirowaniu. On ciągle czeka, bo jest rok miłościwy Pana, miłosierdzia Pana. I On czeka na ciebie i na mnie. Bo to jest ten czas, kiedy On jest gotowy wkraczać do mojego czy do twojego życia. Jest to czas łaski. I drodzy, ten rok miłosierdzia Pana to nie jest takie sobie miłe hasło, ale za tym rokiem miłosierdzia Pana kryje się coś wielkiego. Za tym rokiem miłosierdzia Pana kryje się krzyż Chrystusa. To właśnie dlatego jest ten rok miłosierdzia Pana. Bo 2000 lat temu Jezus Chrystus, Syn Boży, przyjął postać człowieka. Popatrzcie, był tak normalny, patrząc z ludzkiego punktu, że go nie rozpoznali. A przecież musiał być inny pod względem moralnym. Na pewno wyróżniał się od pozostałych chłopców w tamtych czasach. Kiedy dorastał jako młodzieniec, na pewno był inny, ale przypuszczam, co się mówiło. On jakiś dziwny jest. Czyta Biblię, modli się. Bo zapewne to było najważniejsze w jego życiu. Ale jestem przekonany, że też jeśli tam grano w piłkę czy w jakieś inne gry, zapewne Jezus również i w tym uczestniczył. Ale w tym wszystkim był uczciwy, był naturalny, był piękny. I drodzy, kiedy przyszedł czas, wziął krzyż na swoje ramiona. Niezrozumiałe dla mnie. Nie pytajcie mnie. Biblia mówi, że Bóg to uczynił z miłości do człowieka. Może kiedyś ją do końca zrozumiem. Uważam, że nie zasługiwałem na taką miłość. Ale Bóg w swej wielkiej miłości, niezrozumiałej do końca dla nas, przyszedł i wziął krzyż, aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości za mnie i za ciebie. To właśnie dlatego dzisiaj możemy sobie siedzieć, klaskać w ręce, cieszyć się Bożą obecnością w naszym życiu. Możemy cieszyć się Jego opieką, Jego błogosławieństwem. To nie jest od tak sobie dane. Ktoś za to zapłacił. Ktoś zapłacił za to najwyższą cenę. To nie był człowiek. To nie był tylko człowiek. Przyjął postać człowieka. Ale to był ten, przez którego wszystko zostało stworzone. Pomyślmy przez chwilę. Nic nie było i On mocą słowa wszystko stworzył, a potem to słowo przychodzi, aby uratować ciebie i mnie od zguby, od wiecznego potępienia i powołać cię do wieczności z Nim, do życia, do błogosławionego życia. I to jest ten miłościwy rok Pana. Możemy go lekceważyć, możemy go pomniejszać,
Ale drodzy, ja każdego dnia staram się coraz lepiej zrozumieć, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. To jest wielka tajemnica. Ale tam tkwi sedno, istota naszego, Twojego i mojego zbawienia. To właśnie dzięki temu jest miłościwy rok Pana. Dzięki temu Ty i ja możemy wznosić nasze modlitwy do Niego, mówiąc: Ojcze, w imieniu Twego Syna, w imieniu Twego Syna. Czy to nie jest cudowne? Przyjdzie dzień, że będziemy Go oglądać. Będziemy oglądać całą chwałę. Będziemy zadziwieni. Ja nie wiem, pewnie całą wieczność. Tak kombinuję, ponieważ wiem, że człowiek się przyzwyczaja. Ale jestem przekonany, że tam nie będzie przyzwyczajenia. Że to będzie coś wyjątkowego. Ale dzisiaj jest to czas chodzenia w wierze. Kiedy mówi, że jest pośród nas, to tak jest. Kiedy mówi, że mieszka w nas, to tak jest. Kiedy mówi, że przyszedł do nas, do tych, co w więzieniu, zasmuceni, ślepi, uciśnieni i tak dalej, to tak jest. Bo Jego słowo jest tak, tak, nie, nie. To człowiek kombinuje, tak? Może tak do końca nie jest. Zawsze się śmieję, kiedy podpisuję umowę. Na przykład na usługi telefoniczne albo internetowe. Zawsze tego jest dużo i im mniejszy druk, tym bardziej niebezpieczny. Bo tak człowiek kombinuje. Ale u Boga wszystko jest napisane wielkimi literami. Od A do Z wszystko tutaj jest. Nie ma żadnych gwiazdek. Nie ma żadnych odnośników. Po prostu Bóg taki jest, bo On kieruje się miłością, a nie jakimś ukrytym interesem wobec nas. Szczerą, czystą, prawdziwą, dogłębną miłością. I drodzy, na koniec, czas szybko biegnie. Ktoś może powiedzieć tak: no jestem uciśniony, albo jestem w klatce swojego grzechu, albo jestem ślepy, nie widzę. Co mam zrobić? No, możesz wyjść z nabożeństwa, podziękować Panu Bogu, że jest taki dobry i wrócić do domu, ale to nic nie zmieni. Sama wiedza, sama świadomość, że coś jest, nawet gdy się rozpłaczemy, rozczulimy nad tym, to nic nie zmieni. Człowiek musi uczynić pewien krok. Pewien angielski malarz z XIX wieku, William Hunt, zainspirowany objawieniem Jana, 3:20, przypomnę, oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Namalował piękny obraz. Nie jest zbyt znanym artystą. Obraz pod tytułem Światłość Świata. Obraz ten przedstawia Chrystusa, który stoi przed drzwiami i puka. Kiedy artysta, malarz malował ten obraz, odwiedził go jego przyjaciel. Przyszedł do niego do pracowni. Lubił się interesować, co robi. Zresztą namalował kilkanaście takich biblijnych obrazów. Przyszedł tak, patrzy na ten obraz, mówi: ale ty go jeszcze nie skończyłeś. Nie, już jest skończony. Mówi: już farby schną, ja już skończyłem. Popatrzył jeszcze raz, drugi, trzeci, mówi: dla mnie on nie jest skończony. Mówi: dlaczego tak uważasz? Pyta artysta. Mówi: brakuje klamki u drzwi. Mówi: co to za drzwi bez klamki? Wtedy ten artysta powiedział: nie brakuje. Klamka jest tylko od środka. I wiecie, to jest bardzo głębokie przesłanie. My modlimy się, oczekujemy od Pana Boga błogosławieństwa, że weźmie w swoje ręce nasze życie, nasze okoliczności.
ale nigdy nie otwieramy drzwi. On puka. Właśnie te wszystkie sytuacje, o których dzisiaj mówimy, to jest to pukanie do twojego życia. Możesz się załamać tym, że żyjesz w grzechu, bo to nie jest dobre. Grzech zawsze niesie śmierć do życia człowieka. Ale możesz się upamiętać, możesz to odebrać. Bóg dzisiaj puka do mnie. Usłyszałem, że On może mnie wypuścić na wolność. Tak, może cię dzisiaj wypuścić na wolność. Nieważne, jaki to jest grzech, bo On je wszystkie wziął na siebie. I możesz wyjść z tego nabożeństwa wolny. Klamka jest od środka. Jezus Chrystus puka delikatnie. To nie jest łomot, aż się futryny trzęsą. To jest delikatne pukanie do mojego, do twojego życia. On jest gotów. Wiecie, te słowa, które czytaliśmy na początku. Posłał mnie, namaścił mnie. Nie przyszedł sobie popatrzeć tak, no nie miał co robić w niebie, mówi, dobra, przyjmę ludzkie ciało, popatrzę, co oni tam robią. To nie o to chodziło. Przyszedł z konkretną misją i w tej misji, w jego planach byłeś ty i ja. On to wszystko wie, co przeżywaliśmy, co przeżywamy i co jeszcze będziemy przeżywać. I dlatego dzisiaj chciałbym zaapelować. Zwróć uwagę na to delikatne pukanie. Bo On przyszedł, został namaszczony, aby wejść w tą konkretną sferę twojego życia. Abyś mógł doświadczyć przełomu, rewolucji, przemiany. Abyś, kiedy przyjdziesz za tydzień na nabożeństwo, mógł wznieść ręce z radością, z uwielbieniem i oddać Mu chwałę. Bo wielka jest moc Pana. To On, kiedy stanął przed apostołami, dziury w rękach, może jeszcze krew zaschnięta w boku, jakieś ślady po koronie cierniowej, po biczach, ale stanął pośród apostołów, powiedział, dana mi jest wszelka moc. Słyszycie to? Wszelka. To znaczy, że twoje problemy nie są jego problemami. To są tylko dla ciebie problemy, bo on ma wszelką moc. Problem jest tylko jeden, twoje drzwi, bo klamka jest od środka. To ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz otworzyć, zaprosić go do tej konkretnej sytuacji, czy powiesz mu odejdź, nie przeszkadzaj, chcę być sam, ja sobie poradzę. Ale to jest dramatyczna decyzja, niewłaściwa decyzja. Dlatego kończąc, chciałbym zachęcić, abyśmy we właściwy sposób odpowiedzieli. On jest tutaj. On jest tutaj. I jest gotów realizować swój plan. Plan, który został przygotowany od założenia świata. To nie jest coś, co Pana Boga zaskoczyło, zaskakuje. O, co ten Bogdan nam wyrabiał. My tak po ludzku myślimy. Ale drodzy, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Nie tylko Wszechmogącym, ale jest Bogiem pełnym miłości. Połączcie te dwa atuty Boże. Miłość i moc. Nie ma rzeczy, która nie zostałaby zmieniona w twoim życiu. Mówię to też przez swoje doświadczenie, ponieważ od wielu lat chodzę za Panem. Aż pastor pamięta, jak pierwszy raz położył na mnie rękę i modlił się, kiedy przyjmowałem Jezusa Chrystusa do swojego serca. Dzisiaj jest dobry czas dla ciebie. Nie musisz wyjść pognębionym, zmęczonym, zniechęconym, z pustką w sercu. Możesz wyjść z pieśnią chwały na ustach. Bo On jest pośród nas. Wielki, wszechmogący, potężny, zmartwychwstały Bóg. Niech was Bóg błogosławi.